Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 18 ciekawostek o Hinacie Hyūdze. Zapraszam. Hinata oznacza słoneczne miejsce, a jej nazwisko Hyūga można zapisać dokładnie tymi samymi kanji, co jej nazwisko. Potrafi używać natury błyskawicy oraz ognia. Pomimo niezbyt wielkiej siły była ambitna, bo według databooków chciała rewanżu z Nejim oraz pojedynku ze swoim ojcem, Hyashin. Jest ona całkiem lubiana, ponieważ niejednokrotnie zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce w ankietach popularności. 2 razy 6, raz 9 i 2 razy 10. W podsumowaniu pierwszych 6 ankiet zajęła ogólne 11 miejsce z wynikiem 6917 głosów. Z jedzenia najbardziej lubi zensai i cynamonowe bułki, a najmniej lubi krewetki i kraby. Ukończyła zaledwie 33 oficjalnych misji, 10 rangi D, 14 rangi C, 8 rangi B oraz 1 rangi A. W 4 databooku imię Hinaty nawiązuje do białej lilii. W 699 rozdziale mangi te same kwiaty zostały położone na nagrobku Nejiego. Co ciekawe, podczas wywiadu z 2010 roku Kishimoto powiedział, że wiele osób, które z nim pracowało, stwierdziło, że Hinata jest bardziej główną bohaterką niż Sakura. Później zostało to jeszcze wykorzystane i tak w omakę 165 odcinka Naruto Shippuden Sakura denerwuje się, że cały ending jest poświęcony Hinacie, która jeździ na rowerze i nawet na sekundę nie ma tam różowo-włosej. Według drugiego databooka, gdy Hinata znajdowała się w akademii, otrzymała następujące oceny: 6 za taijutsu, współpracę oraz nastawienie do klasy, 5 za ninjutsu i genjutsu, natomiast 1 za pozytywność. Masashi Kishimoto przyznał, że Hinata jest jego ulubioną żeńską postacią ze względu na jej dobroć. Urodziła się 27 grudnia, a jej grupa krwi to A. W pierwszym Naruto miała 12-13 lat, przy czym mierzyła 147-148 cm wzrostu i ważyła około 38 kg. W Shippudenie miała już 16 lat, 160 cm wzrostu i ważyła 45 kg. W wywiadzie z 2015 roku twórca mangi przyznał, że zaplanował związek Naruto i Hinaty jakoś w połowie tworzenia mangi, a nawet początkowo planował połączyć ich razem w ogóle, zanim Iruka zaakceptował głównego bohatera. Jej hobby to prasowanie kwiatów. Ukończyła akademię w wieku 12 lat, a chuninem została w wieku 14. Hinata posiada bardzo ekskluzywny tytuł, a mianowicie legendarna królowa łakomstwa, jako że posiada rekord zjedzonych 46 misek ramenu w czasie jednej wizyty w Ramen Ichiraku. Co ciekawe, początkowo była naprawdę słaba i nikt nie pokładał w niej żadnych nadziei, ale finalnie stała się chyba najsilniejszą postacią w swoim klanie i jako jedyna pokazała rozwinięcie swoich umiejętności taijutsu, które polegały na stworzeniu 2 form z czakry przypominających lwy. Byakugan daje użytkownikom możliwość widzenia na duże odległości, jednakże to, jak daleko może on spojrzeć, zależy od indywidualnej siły użytkownika. W przypadku Hinaty jest to wartość 20 km. Jest ona jedną z niewielu postaci, których nieskończone Tsukuyomi nie różni się zbytnio od prawdziwego życia. Gdy została zapana w to potężne genjutsu, siedziała na ławce z Naruto, a podglądali ją Neji i Hanabi. Oczywiście Nejiego nie mogło tam być, ale to nie zmienia faktu, że jej życie jest takie jakby spełnieniem jej marzeń. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!